Witam serdecznie wszystkich słuchaczy zebranych koło tutaj na tym miejscu i chciałbym dzielić się takim tematem nauka, która ma tak bardzo wielki wpływ na ludzi tego świata, a z nauką związane jest nauczanie. I nauczanie zaczyna się od najwcześniejszych lat dziecka i wiemy, że dziecko w pierwszych latach swojego życia wszystko przyjmuje bezkrytycznie i to wywiera na dziecku wpływ na całe jego życie. Dziecko pamięta szczególnie to, co w dzieciństwie zostało mu przekazane i już mogę powiedzieć z doświadczenia, kiedy odwiedzam w domu starców ludzi, to nie bardzo wiedzą, co jedli na obiad, ale pamiętają to, co robili w dzieciństwie w czwartym czy piątym roku życia. I dlatego tak bardzo ważne, istotne jest, co przekazujemy od samego początku naszym dzieciom. Ja wzrastałem w rodzinie wierzących rodziców i mogę powiedzieć, że nie jest to moją zasługą, ale że zostałem od wielu niewłaściwych nauk czy pociągnięć zachowany. Mój ojciec był nauczycielem i był przeciwny w ogóle czytaniu bajek dla dzieci i twierdził, że od czasu, gdy dzieci czytają bajki, to dzieci mają jakąś niewłaściwą czy chorobliwą wyobraźnię, u dzieci pojawia się strach i dlatego zabraniał nam czytania jakichkolwiek bajek. I chciałbym powiedzieć, że to nauczanie wywarło na mnie bardzo wielki wpływ. Ojciec mój starał się dobierać lektury, które czytałem bardzo starannie. Jeszcze w dodatku musiałem czytać to tak dokładnie, żeby mógł zawsze napisać streszczenie, na to miałem zeszyt, to mój ojciec zawsze bardzo sprawdzał. Wiele z tego mi pozostało z dzieciństwa. Chciałbym powiedzieć, że w domu rodzicielskim czytaliśmy Słowo Boże i chociaż nie wszystko rozumiałem, to musieliśmy zawsze pilnie słuchać w tym czasie, kiedy rodzice czytali nam wersety czy historie biblijne. Ludzkość i wszyscy sobie zdają sprawę, że w związku z nauką sposób nauczania ma wielki wpływ na ludzi, na człowieka i również nauczanie dzieci jest w związku z tym w wielu państwach świata obowiązkowe, a uchylanie się od tej powinności jest wręcz karalne. To ma miejsce również i w naszym kraju. Kiedy byłem chłopcem, jeszcze przed wojną, moja nauczycielka wpisała mi do pamiętnika, bo taka praktyka była stosowana, że mieliśmy pamiętniki, napisała mi dwie sentencje. Pierwsza pochodzi od Adama Asnyka i brzmi ona tak. Nauka to potęgi klucz, ten lepszy, kto więcej umie. Lecz, Lucian Rydel mówi, nauka dobra rzecz, lepszy rozum, a najlepsze serce. Nie wiem, jakich przekonań był Lucian Rydel. Nie mogłem do tego dojść, ale on bardzo ważny temat poruszył, a mianowicie najlepsze serce. Gdy my zwrócimy się do Słowa Bożego, to zauważymy, że na ten temat jest bardzo wiele wypowiedzi mężów Bożych i samego Pana Jezusa. I jest takie stwierdzenie, które podaje nam prorok Jeremiasz, ten prorok starotestamentowy, który w 17 rozdziale, w 9 wierszu mówi, w
17 rozdziale proroka Jeremiasza czytamy: najzdradliwsze jest serce nade wszystko i najprzewrotniejsze. Któż je pozna? Ja, Pan, jestem, który się badam serca i doświadczam nerek. A więc już starotestamentowy mąż zwracał uwagę na serce. I gdy to porównywałem z tym, co powiedział ten Lucian Riddle, jeszcze w tym pamiętniku wpisała mi moja nauczycielka ku rozwadze w latach późniejszych, bo wtedy byłem chłopcem. I dlatego nauczaniem i kształtowaniem się tego, co jest w sercu, to chciałbym się zająć w ramach tego tematu nauczania. I gdy popatrzymy na te najdoskonalsze nauki czy wypowiedzi, jakie możemy w ogóle sobie przytoczyć, to są nauki i wypowiedzi Pana Jezusa. I Pan Jezus na temat serca powiedział w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 35 wierszu powiedział tak: dobry człowiek z dobrego skarbu serca wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze skarbu złego wynosi rzeczy złe. I można powiedzieć również i to, co powiedział Pan Jezus, a ujął Ewangelista Łukasz w 6 rozdziale. I tu jest powiedziane w 45 wierszu, 6 rozdział: człowiek dobry z dobrego skarbu serca swego wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu serca swego wynosi rzeczy złe, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. To są wypowiedzi samego Pana Jezusa do tematu serce. I tak jak ten autor tej wypowiedzi powiedział, że nauka dobra rzecz, lepszy rozum, a najlepsze serce, to widzimy, jak ważną rzeczą jest kształtowanie, poznawanie tego, co jest w sercu. Również w Ewangelii Mateusza Pan Jezus ten temat porusza wielokrotnie i Ewangelista Mateusz napisał w 15 rozdziale takie słowa, w 15 rozdziale swojej Ewangelii od 18 do 19 wiersza. Ale co z ust pochodzi, z serca wychodzi, a to pokala człowieka. Albowiem z serca wychodzą złe myśli, mężobójstwa, cudzołóstwa, wszeteczeństwa, złodziejstwa, fałszywe świadectwa i bluźnierstwa. Podobnie ujmuje to Ewangelista Marek, który w 7 rozdziale, w 21 wierszu również mówi podobne słowa, przytacza to, co przekazał spisującemu Ewangelię Markowi, co przekazał apostoł Piotr. W 7 rozdziale, w 21 wierszu on mówi tak: bo z wnętrzności serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, wszeteczeństwa, mężobójstwa. I gdybyśmy na tym zakończyli, to by można ręce załamać, no to serce jest siedliskiem tego wszystkiego, co najgorsze. W dzieciństwie, zresztą do dzisiejszego dnia, można zauważyć w obiegu u ludzi wierzących taką książeczkę, taką broszurę, jest pokazane serce człowieka. I tam jest kilkanaście obrazów i zaczyna się właśnie pierwszy obraz od tego, co tutaj wymieniłem, co jest najgorsze w sercu. A potem jest pokazane działanie naszego Pana Jezusa, kiedy my do Niego przychodzimy i wtedy się zmienia zawartość, zmieniają się ci, którzy w tym sercu przebywają. I dlatego jest tak pięknie napisane, i to pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale, 10 wiersz, takie bardzo znamienne słowa. My wiemy, że list do Rzymian jest, tak jak to Martin Luther powiedział, piątą Ewangelią, a więc kontynuacją tego, co nauczał
Pan Jezus i w 10 rozdziale i 10 wiersz łatwo zapamiętać, jest napisane: albowiem sercem wierzono bywa ku sprawiedliwości, ale się usty wyznanie dzieje ku zbawieniu. A w liście do Kolosan ten sam apostoł pisze takie słowa, 3 rozdział, list do Kolosyńców, 15 wiersz. A pokój Boży niech rząd wprowadzi w sercach waszych, do któregoście powołani w jedno ciało, a bądźcie wdzięcznymi. A więc my jesteśmy powołani do pokoju. Do pokoju, a ten pokój ma mieszkać w naszych sercach. I każdy z nas bardzo chętnie rozmawia z tymi, którzy mają pokój w sercu. I ci ludzie się odróżniają od ludzi tego świata, którzy są pełni niepokoju. I w dzisiejszej dobie, kiedy mówimy o tych stresach i różne reklamy leków mówią o tym, żeby niwelować stresy, żeby ten niepokój jakoś wyeliminować z życia człowieka, to są wszystko ludzkie sposoby, a nie te Boże sposoby. Jak już wspomniałem, mój ojciec starał się o dobór właściwych lektur dla mnie i taką moją ulubioną książką była książka Serce. Autorem tej książki był Edmund de Amicis, pisarz włoski, który umarł na początku XX wieku. I zaraz na drugiej stronie, na tyle tylko była jedna sentencja napisana, tam było napisane: miej serce i patrzaj w serce. Edmund de Amicis był takim pisarzem, który zwracał się do młodzieży i zwracał w swoich pismach uwagę na etyczno-moralne postępowanie młodych ludzi. I to miej serce i patrzaj w serce było dla mnie też takim bardzo wymownym zdaniem. I kiedy my czytamy Słowo Boże, ja chciałbym te wypowiedzi i to, co przeżywałem już od dzieciństwa, odnosić do Słowa Bożego i przez to chciałbym wskazać, że przez nauczanie i poznawanie Bożego Słowa możemy widzieć, że to, co mówią mądrzy ludzie tego świata, bardzo często znajdujemy już dużo, dużo wcześniej zapisane w Słowie Bożym. Jest taka historia, która mówi o tym, kiedy Saul, król Izraela, był Bogu nieposłuszny, Pan rozkazał Samuelowi, który był prorokiem, żeby poszedł do domu Izajego i namaścił na króla jednego z jego synów. I kiedy on przyszedł, to cała historia, to jest opisane w Księdze Samuelowej, w pierwszej księdze, w rozdziale 16, to wiadomo, Isai przyprowadził tego kandydata na króla, swojego pierworodnego syna, który był piękny, okazały. Pierworodny syn miał szczególne prawa i przywileje w narodzie izraelskim, ale Samuel stwierdził, że nie ten jest kandydatem na króla. I po kolei przychodzili ci synowie przed proroka Samuela, a Samuel ciągle powtarzał: nie ten, nie ten i nie ten. I w końcu zapytał Samuel Isajego: czy to twój ostatni syn, czy już nie masz nikogo więcej? A on mówi: a jest jeszcze jeden, ale ten jest młody, pasie owce. No on jest taki, no pasie owce. I wtedy pada taka znamienna wypowiedź zapisana w 16 rozdziale, w 7 wierszu, w drugiej części. Albowiem ja nie patrzę na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. I chciałbym powiedzieć, że właśnie ten Edmund de Amicis to taki wpływ wywarło i na mnie już w latach dziecinnych, przed wojną, przed moim 14 rokiem życia, że Pan
patrzy na serce. Gdy my tą wypowiedź porównamy z tym, co dzisiaj w obecnym świecie jest tak bardzo ważne, aktualne, to zauważamy, że w dzisiejszej dobie ocenia się ludzi według ich wykształcenia, według posiadanych tytułów naukowych, według osiągnięć na polu naukowym. Można powiedzieć, że polityków się już teraz nie docenia, dlatego że ich obietnice się dewaluują i tych, których teraz uważa się za największych idoli, to są na przykład sportowcy, piłkarze, za których się transfery płaciły ogromne pieniądze, ale naukowcy, wiadomo, wyróżniani Nagrodą Nobla i tak dalej, ciągle jeszcze są w cenie. I aby osiągnąć coś w dziedzinie nauki, to trzeba się poświęcić nauce. I trzeba wiele czasu spędzać na to, żeby pogłębiać swoją wiedzę. I trzeba powiedzieć, że to jest dobre. I można by powiedzieć, że to jest konieczne po to, żeby zapewnić sobie zawód, wykształcenie, byt, jakąś godziwą egzystencję, na utrzymanie rodziny. I to wszystko jest potrzebne w naszym życiu, ale gdy zastanowimy się nad tym, jak długo nasze życie trwa, to gdy popatrzymy do psalmu 90, to co pisze autor tego psalmu, to zauważamy, że tam jest napisane, że życie ludzkie trwa lat 70, lat 80, a to wszystko to bieda, nędza, kłopot i nic wesołego. I ciekawe, że ten psalm napisał Mojżesz, ten, który dożył 120 lat. A on w czasie wędrówki przez pustynię, kiedy prowadził naród izraelski, był świadkiem tego, jak wymarło całe pokolenie, a więc ponad 600 tysięcy ludzi, którzy nie weszli do ziemi obiecanej. I on takie stwierdzenie powiedział, że a to, co najlepszego w tych latach, to tylko kłopot i nędza, a gdy to pominie, wtedy prędko odlatujemy. Jeśli kształcimy się w naszych warunkach przeciętnie, to kształcenie trwa pewien etap, okres naszego życia. Możemy przyjąć, że jeśli ktoś prawidłowo wszystkie klasy przechodzi, to może zdobyć wykształcenie wyższe w 25 roku życia. Gdy to porównamy z tym życiem, jakie mamy tutaj na ziemi, to jest lat 70 czy 80, to możemy powiedzieć, że to przygotowanie do życia to trwa 1/3 część naszego życia. 1/3. I chciałbym powiedzieć, że wprawdzie ta 1/3 część to jest ta najprzyjemniejsza może część, bo żyjemy tym, co będzie na przyszłość, mamy przed sobą perspektywy i jesteśmy beztroscy, no bo jakoś rodzice utrzymują i tak dalej, nie ponosimy odpowiedzialności poza tym, żeby się tylko dobrze uczyć. Ale gdy na to popatrzymy z perspektywy naszego życia, które trwa 70 czy 80, my wiemy, że wiek teraz, uwagi na te różne zabiegi medycyny, się przedłuża i młodsza generacja nieraz narzeka, że musi tych starych, tych pasożytów jeszcze żywić. No taka jest teraz opinia, ale my wiemy, że to już jest wiek, kiedy człowiek już nie jest produktywny, więc można powiedzieć, że 1/3 życia schodzi nam na nauczaniu. I to wszystko po to, żeby egzystować te 70 czy 80 lat. Jeśli teraz my pomyślimy o przygotowaniu do naszego wiecznego życia, to nasuwa się mimo woli takie pytanie, jak kształcimy się w poznawaniu Bożych spraw? Bo poznanie Bożych praw
do życia zbawienia decyduje o tym, gdzie my będziemy spędzać wieczność. I gdy my teraz zastanowimy się nad tą proporcją, to zauważamy, że bardzo mało czasu poświęcamy również ludzie wierzący na poznawanie Bożych praw. My znamy to miejsce Słowa Bożego z Ewangelii Łukasza, kiedy Pan Jezus przyszedł do domu Marii i Marty. O tym pisze ewangelista Łukasz w 10 rozdziale. I tam jest napisane, że Pan Jezus przyszedł do domu Marty i Marii i Marty, do domu Łazarza, i Marta była bardzo zajęta, żeby gościa odpowiednio przyjąć. I można powiedzieć, że robiła wszystko to, co najlepsze, żeby tak zacnego gościa, jakim jest Jezus, żeby uhonorować, ugościć. A tymczasem Maria usiadła u stóp Pana Jezusa, żeby słuchać tego, co On mówi. I my zauważamy, że Marta zwraca się do Pana Jezusa i mówi: Panie, nie dbasz o to, że ja wszystko robię, a ta siedzi i można by powiedzieć, nic nie robi. A Pan Jezus nie pochwalił Martę, ale powiedział, że Maria dobrą cząstkę obrała. I ona się uciszyła od zgiełku tego świata. Ona odeszła od tych wszystkich obowiązków, bo mogła słuchać Jezusa, tego mistrza. Kiedyś kiedy przychodzili do nas różni kaznodzieje, to było szczególnie i w okresie stanu wojennego w naszym kraju, i nieraz jeden tam wysupał małą karteczkę z referencjami, żeby go dopuścić do usługi. Przyszedł pewnego razu do mnie taki brat z Indonezji, miał wtedy 29 lat, smagły na twarzy, bardzo miły. Rozmawialiśmy po niemiecku i ja mu zadawałem cały szereg pytań, bo chciałem wiedzieć, czy Jezus Chrystus, Jego dzieło odkupienia na krzyżu Golgot jest w centrum zwiastowania, czy może jakaś Ewangelia sukcesu, bo takich różnych do nas przychodziło kaznodziei, którzy wnosili niepokój i oni nasiali coś, odchodzili i pozostały tylko problemy. A on odpowiadał w Biblii wszystko, na wszystkie postawione pytania tak bardzo trafnie. Widziałem, że zna Słowo Boże. I w końcu ja go pytam: słuchaj bracie, coś ty skończył, gdzie skończyłeś tą szkołę biblijną, masz wiadomości, widzę. I jak ty do tego wszystkiego doszedłeś? A on mi mówi: bracie, ja ukończyłem seminarium maryjne. Seminarium maryjne w naszym kraju. Ja byłem taki troszeczkę zakłopotany. Seminarium maryjne? On zauważył moje takie zdziwienie i zakłopotanie i mi mówi: czy ty nie wiesz, co to jest seminarium maryjne? Ja mówię: tak jak ty mówisz, to ja muszę powiedzieć, że nie. A znasz Słowo Boże? Czy to wiesz, że seminarium maryjne to znaczy usiąść u stóp Jezusa i słuchać Jego słów? Chciałbym powiedzieć, że mnie zawstydził. I mogę powiedzieć, że już to wielokrotnie powtarzałem w różnych zborach, że nam potrzeba, żeby poznać naszego Pana, to musimy udać się do takiej szczególnej szkoły, żeby się uciszyć i słuchać głosu naszego Pana. I teraz, gdy ja zastanawiam się nad tym tematem, czym miałbym się podzielić, to chciałbym powiedzieć, że takie nurtuje mnie jedno pytanie, zagadnienie. Jak do nauczania tych Bożych praw, tych, które decydują o tym, o naszym poznaniu i decydują o tym, gdzie my spędzimy wieczność, jak to jest traktowane w naszych społecznościach. My wiemy, że mamy nabożeństwa, gdzie uwielbianie zajmuje długą część nabożeństwa, ale czy nie odbywa się to czasem kosztem
nauczania. Chciałbym powiedzieć, co dominuje w naszym życiu zborowym. Czy poznawanie Bożych praw, poznawanie historii narodu izraelskiego, tego Bożego narodu, który otrzymał te Boże prawa. Czy nas to interesuje? Czy może mówimy, a to Stary Testament? A chciałbym powiedzieć, że Stary Testament i Nowy Testament tworzą jedną całość. W związku z tym nauczaniem teraz to pytanie, czy nasze poznanie Bożego Słowa pozwala nam na odróżnienie tego, co Boże, od tego, co pochodzi od złego. Jeśli my nie znamy Bożego Słowa, nie znamy Bożych spraw, to trudno, żebyśmy my je odróżnili jedne od drugiego. I my mamy taki wspaniały przykład, który jest opisany w Dziejach Apostolskich. Kiedy apostoł Paweł nauczał Bożego Słowa, to byli tacy, którzy to akceptowali, przyjmowali i z tym się zgadzali. Ale byli tacy, którzy odrzucali zdecydowanie to, co głosił Paweł. Ale w Berei, my czytamy w 17 rozdziale, 11 wierszu, kiedy apostoł Paweł znalazł się w Berei, to tam był zbór i jest o nich napisane, że oni byli zacniejsi od tych, którzy byli z Tesaloniki, i czytamy o nich, że przyjęli Słowo Boże z wszelką ochotą na każdy dzień, rozsądzając pisma, jeśli by się tak miało. I wiemy, że apostoł Paweł głosił, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. On przyszedł na świat po to, żeby dokonać dzieła odkupienia. Gdy my popatrzymy na nauczanie rabinów, nauczanie Żydów, to chciałbym powiedzieć, że oni zupełnie inaczej przedstawiali sobie tego Mesjasza, który ma przyjść. I gdy się zagłębiałem w te ich przygotowania czy sposoby nauczania, to zauważyłem, że nauczyciele za czasów Pana Jezusa pomijali 53 rozdział Księgi Izajasza, proroka, wprost nie do wiary, bo tam jest opisany Mesjasz rzeczywiście takim, jakim był, ale to nie pasowało do ich wyobrażenia, do ich oczekiwań. Dlatego oni go nie zaakceptowali i wiemy, że są tacy, którzy do dzisiejszego dnia oczekują na Mesjasza i nie przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I dlatego, kiedy apostoł Paweł głosił w Berei Słowo Boże, to oni sprawdzali, czy to, co Paweł mówi, jest zgodne z tym, co Stary Testament pisze o Mesjaszu. Bo w tym czasie oni nie mieli takich warunków jak my, którzy mamy komplet Nowego Testamentu. Oni tego nie mieli. Dlatego oni badali w pismach prorockich, a my wiemy, że te pisma prorockie bardzo wyraźnie określały cechy Mesjasza. I widzimy może po tym, jak bardzo ważnym jest, żebyśmy my studiowali Boże Słowo i żeby to było naszym nie tylko celem, ale naszym pragnieniem. Bo jeśli ja czegoś pragnę, to ja dążę do celu, ale to pragnienie musi być. A tak ważne jest, żeby byli ci nauczyciele, którzy nas tego nauczają. I chciałbym powiedzieć, że w księdze Daniela jest powiedziane, że ci, którzy innych nauczają, to jest powiedziane, że będą świecić jak gwiazdy na firmamencie, ale apostoł Jakub z kolei pisze w swoim liście, niechaj was niewielu jest nauczycielami, bo stroższy sąd odniosą ci, którzy w niewłaściwy sposób nauczają. My wiemy, że bardzo wiele nauk jest teraz i jest taki
trudny okres, że przychodzą, głoszą Ewangelię sukcesu, to co dla świerzbiących uszu odpowiada. Ale chciałbym powiedzieć, że Boży nauczyciel przekazuje to, co mu Duch Boży wskazuje, to, co jest pod namaszczeniem. I gdy my popatrzymy na nauczycieli, popatrzymy na proroków starotestamentowych, oni byli najczęściej osamotnieni. I dochodziło do takich momentów, że oni byli w sytuacji, czy ja aby mam rację. Gdy my popatrzymy na takiego proroka jak Jeremiasz, który w tym czasie, kiedy północne państwo Izrael już z powodu grzechów, jakie bałwochwalstwa, już był uprowadzony do niewoli babilońskiej, a Juda jeszcze sobie żył w dostatku, im bardzo dobrze się powodziło, to my wiemy, że był powołany prorok Jeremiasz, żeby ich wzywać do upamiętania, żeby im wskazywać na to, że jest stan, w jakim się znajdują, taki, że ich czeka to, co w wielu miejscach Słowa Bożego było powiedziane za odstępstwo od Boga. I Jeremiasz, ten młody, powołany do służby, głosił i on doszedł do takiego momentu, że się wprost musiał zapytać: Panie, czy ja mam rację? I w 15 rozdziale Księgi Jeremiasza, proroka, jest powiedziane w 19 wierszu takie słowo: przecież tak mówi Pan, jeśli się nawrócisz, wtedy Cię nawrócę, abyś stał przed obliczem moim. A jeśli odłączysz rzecz kosztowną od nikczemnej, będziesz jako usta moje. Oni niech się obrócą do Ciebie, ale Ty się nie obracaj do nich. Jeśli my nauczamy, jeśli nauczyciel jest dzieckiem Bożym, bojącym się Boga i wie, że za nim Pan stoi, to nie ma gwarancji, że wszystko mu pójdzie jak po różach. I my wiemy, że ci prorocy, którzy, czy to był Jeremiasz, czy to był Izajasz, o Jeremiaszu my dowiadujemy się z kronik żydowskich, że był ukamionowany. O Izajaszu się dowiadujemy, że był przecięty piłą, kiedy skronił się w pniu wydrążać sprufniałego pnia drzewa za czasów króla Manasesa. Taki był ich koniec, ale oni głosili. I Pan sobie powoływał nauczycieli. I chciałbym mówić o jednym takim nauczycielu, który wywarł tak wielki wpływ na naród izraelski, którego nauczanie mamy zawarte w Słowie Bożym, a to jest sługa Boży Mojżesz. I chciałbym powiedzieć, że jego narodzenie i wyratowanie Mojżesz, znaczy wyratowany z wody, jest bardzo szczególnym takim dowodem, jak Bóg stara się o to, żeby cel swój realizować. W tym czasie, kiedy Mojżesz się urodził, to Faraon, ponieważ naród izraelski, który był w niewoli, mieszkał w ziemi Gosen, się bardzo rozrastał liczebnie, już był tym narodem, który musiał wykonywać pracę niewolniczą, ale ponieważ oni byli tacy żywotni, tak się rozradzali, król Faraon rozkazał, żeby każdego męskiego potomka, który się urodzi, żeby go zniszczyć, zabić. I Mojżesz został w cudowny sposób zachowany i nie tylko, że został zachowany przy życiu, ale został zaadoptowany przez córkę Faraona i kształcił się 40 lat na dworze Faraona. 40 lat kształcił się i Żydzi przypisują Mojżeszowi autorstwo Księgi Joba. My wiemy te rozprawy, które tam są opisane na temat firmamentu, wjazd i tak dalej, że to mógł napisać naprawdę ten, który znał się też i na astronomii. A my wiemy, że astronomia, nie astrologia, ale bo astrologia była również w Egipcie znana, ale astronomia i obliczanie, kiedy będzie zaćmienie słońca czy księżyca, to już było znane i w Egipcie. I tego wszystkiego mógł się nauczyć
Mojżesz w ciągu tego 40-letniego pobytu na dworze Faraona. Ale my wiemy, że po takim wykształceniu on chciał już coś zrobić dla swojego narodu, bo on będąc na tym dworze nie stracił świadomości tego, że jest Hebrajczykiem. I kiedy miał 40 lat i kiedy wyszedł i patrzył na tych swoich ziomków, na swoich rodaków, jak oni są uciskani, to on chciał też coś zadziałać. My wiemy, że zabił Egipcjanina, który znęcał się w jakiś sposób niewłaściwie, obchodził się z Hebrajczykiem. I on chciał coś zrobić jako człowiek. I my widzimy, że popełnił błąd. I wynik tego był taki, że on musiał uciekać. I uciekał na pustynię, żeby ratować swoje życie. I z tych wspaniałych warunków, jakie miał na dworze Faraona, gdzie miał wygodę, gdzie miał to wszystko, co sobie można było tylko wyobrazić, on się teraz znalazł jako pasterz owiec i to pasje i przebywał z tymi owcami. No i śmierdział tych owiec i był w takiej szkole zupełnie innej przez 40 lat. I można by powiedzieć, że przez te 40 lat on się wiele nauczył. Jego natura się zmieniła. On miał do czynienia tylko z tym, co było wokół niego i to były owce, to było pastwisko i on mógł się wyciszyć. I zauważamy, kiedy on już po 40 latach zobaczył ten gorący krzew, w którym objawił się Pan i powiedział mu, ty pójdziesz wyprowadzić naród mój z Egiptu, to on powiedział, Panie, ale ja? On po tych drugich 40 latach, po tej drugiej jakby kadencji życiowej, nie czuł się godny, żeby wyprowadzić ten naród. A musimy wiedzieć, że to był naród, to był liczebnie bardzo duży, bo tak jak nam mówią zapisy z Księgi Tory, z tej pięcioksięgu, że było ponad 600 tysięcy mężów w wieku powyżej 20 lat. Jeśli dodamy do tego młodzież, dodamy matki, żony i tak dalej, to była olbrzymia armia ludzi. I teraz sobie możemy jeszcze wyobrazić jedno, że Mojżesz miał teraz iść do tego potężnego Faraona i tego Faraona przekonać, żeby wypuścił taką tanią siłę roboczą, żeby sobie oni wyszli. I my wiemy, że to trwało, zanim te plagi, zanim to wszystko miało miejsce, ale teraz zauważam jedno. Mojżesz wyszedł z takim zastępem ludzi, tak szczerze powiem, nie bardzo sobie wyobrażam, jak on mógł dawać komendy, żeby ruszało takie mnóstwo ludzi. Nie było mikrofonów, nie było wzmacniaczy, a kiedy mieli ruszyć, my wiemy, że był słup ognia, który szedł i się podnosił, żeby szli. I teraz on miał przed sobą ludzi, którzy przez 430 lat byli w niewoli egipskiej. A my wiemy, kiedy byli w tej niewoli, to oni obracali się wśród ludzi tego świata, wśród Egipcjan, którzy byli poganami, czcili najróżniejsze bóstwa, byli manipulowani przez różnych kapłanów, którzy mieli do czynienia naprawdę z mocami ciemności i to wszystko im się udzielało. I można powiedzieć, że przed takim zadaniem był postawiony Mojżesz, że on miał takich ludzi wyprowadzić i on miał im przekazać Boże prawa. Do tego on był przygotowywany przez 40 lat, kiedy był na takim pustkowiu, kiedy pas owce. I my wiemy, że ten tak naprawdę ważny okres w życiu Mojżesza to się zaczął od 80 roku życia, a więc ta trzecia dekada, 40-letnia dekada jego życia polegała na tym, żeby przekazywać Boże
prawa, które otrzymywał od samego Pana, żeby je przekazywać narodowi izraelskiemu. I my wiemy, że kiedy on przekazywał te prawa, że oni zawsze mówili: tak, my tego wszystkiego będziemy pilnować, my tego przestrzegać będziemy. Przyrzekali, ale jak się działo w rzeczywistości, wiemy, że było nieco inaczej. Że oni, jak tylko na chwilę brakło Mojżesza i on został w obecności Bożej, w tej chmurze, do której nikt nie miał prawa wstąpić, oni już wrócili do tych zwyczajów starego Egiptu i zrobili sobie tego cielca. Więc przekazywanie tych Bożych praw nie było takie łatwe, bo człowiek jest bardzo skłonny, prędki do tego, powie: tak, tak, ja tego będę przestrzegał, ale gdy dochodzi do realizacji, to nasza natura, ta stara natura, to, co wnieśliśmy ze starego życia, to niestety się odzywa. I to stanowi poważne niebezpieczeństwo. I chciałbym powiedzieć, że gdy my rozważamy właśnie tą historię 40-letniej wędrówki i to przyjmowanie tych praw, to zauważamy, jak bardzo człowiek jest skłonny do wracania z tego, co wyszedł. I to w życiu duchowym nam cały czas grozi, a przeciwnik ze swoimi ofertami ciągle się pojawia. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy te Boże prawa, które otrzymujemy, żebyśmy je zachowywali i żebyśmy je przypominali, żebyśmy w tym trwali, żebyśmy celu nie chybili. I to będzie naszym dalszym tematem rozważań, jak mamy postępować. I chciałbym powiedzieć, że Mojżesz był tym, który otrzymywał te Boże prawa od samego Pana. I on się uczył od samego Pana. I on nie tylko potrafił to przekazać, ale gdy popatrzymy na Mojżesza, to był człowiek, który wiedział, jak zbudować według Bożego polecenia namiot zgromadzenia, jak ma się wszystko odbywać, a przy tym on był nadzwyczaj pokorny, jest powiedziane o nim najpokorniejszy ze wszystkich. I uczeni mówią, że trochę wiedzy to człowieka czyni zarozumiałym, ale wiele wiedzy wskazuje na Stwórcę. Tak powiedział w swoim czasie Pasteur, ten dobroczyńca ludzkości, który wynalazł między innymi szczepionkę przeciwko wściekliźnie. I chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że trochę wiedzy nas czyni nieraz zarozumiałymi. O, ja wszystko wiem. Ale gdy wiem bardzo dużo, to zauważam, że wiem, że ja naprawdę nic nie wiem.